Tuż przed południem, dnia 5 marca 1944 roku, na obszarze północnego Atlantyku, oficer niemieckiej marynarki wojennej Hans Blitschke, dowodzący U-botem typu 7C, zdecydował się na atak torpedowy przeciwko znajdującej się w pobliżu wrogiej jednostce nawodnej. Ten młody i odważny oficer Kriegsmarine podjął zuchwałą decyzję i sam chyba wówczas nie przypuszczał, że atak ten zainicjuje najdłuższą i najbardziej dramatyczną akcję alianckich sił nawodnych skierowanych przeciwko niemieckiemu U-botowi podczas całej bitwy o Atlantyk. A jej ostateczny wynik zakończy się dla Blitschkego w taki sposób, jakiego on sam nawet nie mógł sobie wyobrazić. Oberleutnant z USA Hans Blitschke w roku 1944 był młodym, niespełna 25-letnim oficerem Kriegsmarine, który na świat przed 1 września 1919 roku na obszarze dzisiejszego Świebodzina, położonego wówczas w cesarskich Niemczech. W roku 1938 wstąpił do odradzającej się niemieckiej marynarki wojennej, której to przez szereg kolejnych lat szlifował swoje umiejętności. 1 sierpnia 1940 roku został awansowany na najniższy stopień oficerski obowiązujący w niemieckiej marynarce wojennej. A już w niecałe 2 lata później, 1 stycznia 1943 roku, otrzymał on nominację na stopień Oberleutnant USA. Wkrótce też uczyniono go dowódcą nowego U-bota, jakim był U-744. U-bot ten zaliczany był do popularnego typu 7C, a jego budowę zainicjowano 5 czerwca 1942 roku w stoczni Schiehauwerke, położonej na obszarze dzisiejszego Gdańska. Jego budowa trwała pełny rok i dokładnie w 1. rocznicę od położenia stępki został on wcielony w skład sił podwodnych Kriegsmarine wraz ze swoim pierwszym i zarazem jedynym dowódcą Heinzem Blitschke i kilkudziesięcioosobową załogą. Po kilku miesiącach od objęcia dowodzenia na U-744 pod koniec 1943 roku Blitschke wypłynął z bazy w Kilonii w zachodnich Niemczech i zdołał przebić się do Brestu, najbardziej wysuniętego na północny zachód atlantyckiego portu w okupowanej Francji. Był to zarazem jego pierwszy patrol bojowy, którym dnia 3 stycznia udało mu się zatopić brytyjski statek handlowy Empire Huseman o wypłynności ponad 7000 ton. Po 45 dniach spędzonych na morzu, dnia 15 stycznia 1944 roku, Blitschkemu udało się wreszcie dopłynąć do portu w Breście, w którym miał pozostać przez ponad miesiąc. W końcu jednak, dnia 24 lutego 1944 roku, Blitschke wraz z całą swoją załogą został skierowany na kolejny patrol bojowy, a jego rejonem operacyjnym miał być północny Atlantyk. Głównym powierzonym zadaniem załodze U-744 był rejs w kierunku islandzkich wód. Po dotarciu na miejsce mieli oni meldować o pojawieniu się konwojów arktycznych, a także w sprzyjających okolicznościach atakować je. Na wyznaczone miejsce koncentracji Blitschke zdołał dopłynąć już po kilku dniach, a 2 marca 1944 roku natrafił on na 2 płynące na północ konwoje MKS-40 i SL-149. Pomimo, że posiadały one bardzo silną eskortę osłonową, Blitschke zdecydował się na odważny atak. Nakazał wystrzelić w kierunku wrogich jednostek 5 z 11 torped, jakie wówczas znajdowały się na stanie U-744.
Rezultat tego ataku nie był zbyt zadowalający dla dowódcy niemieckiego U-Bota. Udało mu się raptem zatopić jedną niedużą jednostkę desantową do transportu czołgów LST o wypełności 1600 ton, która została skierowana do Wielkiej Brytanii z obszaru śródziemnomorskiego w związku z przygotowaniami do operacji Overlord, ogromnego desantu wojsk sprzymierzonych w północnej Francji. Zdając sobie sprawę z ujawnienia swojej lokalizacji, Bliczka czym prędzej wycofał się z zagrożonego obszaru. Tym razem dopisało mu szczęście, gdyż wrogie niszczyciele zgubiły sygnał Azdiku i nie podjęły próby pościgu za wolno oddalającym się w mrocznych głębinach Atlantyku U-744. Jednak młody dowódca tego nowego U-Bota nie mógł sobie wówczas zdawać sprawy, że limit wykorzystanego szczęścia dla niego samego powoli dobiegał końca. Kiedy tylko Bliczkę zrozumiał, że udało mu się oddalić od siebie zagrożenie ze strony brytyjskich jednostek osłony konwojowej, postanowił przerwać dalszy patrol na wodach Islandii i skierował swojego U-Bota nieco na południe, na główny atlantycki szlak konwojowy łączący Amerykę Północną z Wielką Brytanią. Tam też, dnia 5 marca 1944 roku, już w godzinach wczesnoporannych, jego załodze udało się namierzyć kolejny duży konwój atlantycki. Był to konwój HX-280, obstawiony silną eskortą składającą się z 7 jednostek. Wśród niej były 3 niszczyciele, brytyjski Gatineau i kanadyjskie Chaudière oraz Icarus, a także 3 kanadyjskie fregaty St. Catharines, Fennel oraz Chilliwack. Zespół ten uzupełniała jeszcze jedna brytyjska korweta, Kenilworth Castle. Zdając sobie sprawę z silnego zespołu jednostek osłonowych konwoju HX-280, Bliczka zdecydował się, że jego U-744 będzie podążał niezauważony za konwojem, a jego załoga wypatrywać będzie pierwszej dogodnej sytuacji do przeprowadzenia ataku na którąkolwiek nawodną jednostkę konwoju. Nakazał więc skierować U-744 na wschód przy prędkości 6 węzłów i wyczekiwać rozwoju dalszych wypadków. Tymczasem kilka godzin później, zupełnie niespodziewanie, borykający się z aparatem do destylacji słodkiej wody niezbędnej do napędu turbin parowych, niszczyciel Gatineau musiał na chwilę zatrzymać się, aby przebywający na nim mechanicy naprawili to uszkodzenie. Niszczyciel ten pozostał sam na Atlantyku, a obserwujący wszystko przez peryskop Bliczkę doszedł do przekonania, że stanowi on doskonały cel do zatopienia. Nakazał więc przygotować ładunki do wystrzelenia w kanadyjską jednostkę i ustawić U-744 w takiej pozycji, która gwarantowałaby celność wystrzelonej torpedy. Po paru chwilach pasywna torpeda akustyczna T-5 opuściła kadłub niemieckiego U-Bota i rozpoczęła trasę w kierunku wrogiego niszczyciela. Mijał sekundy, a na pokładzie U-744 na próżno nasłuchiwano echa domniemanego wybuchu torpedy, gdyż ona sama nie zdołała dosięgnąć kanadyjskiej jednostki. Dodatkowo, w momencie kiedy niszczyciel Gatineau zatrzymał się, jego dowódca w obawie przed niespodziewanym atakiem nakazał włączyć zamontowany na nim ASDIC, system do detekcji jednostek podwodnych. System ten szybko dał pozytywne echo, a dowódca kanadyjskiego niszczyciela powiadomił inne jednostki wchodzące w skład osłony konwojowej o lokalizacji w pobliżu niemieckiego U-Bota. Wskutek tej informacji wszystkie jednostki osłony konwojowej zawróciły. Rozpoczynało się właśnie polowanie na U-744, które przeszło do historii jako najdłuższa akcja poszukiwawcza skierowana przeciwko niemieckiemu U-Botowi podczas całej bitwy o Atlantyk. Już niecałe pół godziny po złapaniu kontaktu przez ASDIC, o godzinie 10.28 nad domniemanym miejscem przebywania U-744 pojawiła się fregata St. Catharines, zrzucając do wody 10 bomb głębinowych. Wszyscy na pokładzie U-744 słyszeli sygnały ASDIC-u, a także wysokie tony dźwięku zbliżającej się fregaty. W momencie wybuchu nad U-Botem pierwszych bomb głębinowych, Bliczka nakazał gwałtowną zmianę kursu jednostki, a następnie skierowanie jej na ślad torowy fregaty St. Catharines,
licząc tym samym, że wzburzona w tym miejscu woda zakłóci sygnały radiowe wysłane z systemu ASDI i tym samym U-744 zdoła uniknąć zatopienia. Jednak dużo szybsza kanadyjska fregata wkrótce zgubiła podążającego za nią U-bota, który znów stał się widoczny na alianckich systemach poszukiwawczych. Jeszcze przed południem, nad miejsce domniemanego przebywania niemieckiego U-bota nadpłynęła fregata Chilliwack i o godzinie 11.37 dokonała ostrzału jego pozycji z wieloprowadnicowych miotaczy bomb głębinowych, zwanych potocznie jeżami. Widząc, że początkowe ataki spełzły na niczym, o godzinie 12.36, kiedy U-744 ponownie schował się w ślad torowy fregaty St. Catharines, jej dowódca pokierował ją tak, aby ustawić w sposób dogodny do zrzucenia tuż za nią bomb głębinowych przez niszczyciel Gatineau. Jednostka ta zrzuciła do wody łącznie 22 bomby głębinowe, zaraz za przepływającą fregatą, a 8 minut później powtórzyła swój atak, zrzucając do wody kolejne 22 wybuchowe ładunki. Na pokładzie U-744 wyraźnie słyszano każdy plusk, jaki wytwarza woda w momencie zrzucenia do niej bomb. Czuwający nad wszystkim Bliczkę, każdorazowo po usłyszeniu charakterystycznego i złowieszczego odgłosu, nakazywał gwałtowną zmianę położenia jednostki i tym samym ratował siebie oraz podległą mu kilkudziesięcioosobową załogę. Kiedy opadające w otchłań Atlantyku bomby osiągały głębokość, na której wybuchały, U-744 znajdował się już w bezpiecznej odległości od epicentrum podwodnych eksplozji. Tuż po godzinie 13 atak rozpoczął niszczyciel Gatineau, którego załoga w zaledwie 11 minut dokonała ataku niemieckiej jednostki za pomocą ostrzału z jeży oraz bomb głębinowych Mark X. O godzinie 13.50 do ataku na U-744 po raz kolejny ruszyła fregata Chilliwack, wykonując zrzut 26 bomb głębinowych, a chwilę po niej na polu walki pojawił się niszczyciel Icarus i o godzinie 13.57 jego artylerzyści wykonali ostrzał oceanicznej tafli wodnej nad domniemaną pozycją niemieckiego U-bota z zainstalowanych na kanadyjskiej jednostce jeży. Jednak wciąż bez spodziewanych rezultatów. Tafla oceaniczna wciąż pozostawała czysta, bez choćby jednego śladu wycieku paliwa lub przedmiotów mogących świadczyć o poważnym uszkodzeniu lub podwodnej detonacji niemieckiej jednostki. W międzyczasie też pole bitwy opuścił jej inicjator, czyli niszczyciel Gatineau, który wciąż borykał się z problemami technicznymi, aż wreszcie zdecydowano się na odesłanie go do portu w Irlandii Północnej. Pole bitwy opuściły też niszczyciele Icarus oraz Chaudière, które zostały wezwane z powrotem do konwoju, gdyż zgłoszono tam kolejne zagrożenie ze strony U-botów. Miejsce tych trzech niszczycieli zastąpiła korweta Kenilworth-Kestrel, której załoga o godzinie 14.58, a następnie 15.38 dokonała ostrzału tafli oceanicznej pociskami wyrzucanymi z nowoczesnych miotaczy bomb głębinowych, zwanych Squidami. Powoli też nad miejscem bitwy zaczął zapadać zmrok. Po nastaniu zmroku alianckie jednostki wciąż nie odpuszczały. Zamontowane na nich systemy ASDI pracowały pełną parą i nie pozwalały nawet przez moment osłabić czujności załodze schowanego w odmętach Atlantyku U-744. O godzinie 16.42 i 16.58 fregaty Fennel i St. Catharines dokonały łącznie zrzutu 43 bomb głębinowych. Następnie nastała dłuższa chwila względnego spokoju, podczas której jednostki osłony konwojowej przystąpiły do rozmieszczenia boi dźwiękowych. Ich zadaniem miało być zmylenie ewentualnej niemieckiej torpedy akustycznej, gdyż liczono się z możliwością, że wrogi U-bot pod osłoną nocy wykona atak torpedowy na którąś z zaangażowanych w jego unicestwienie jednostek. Tymczasem na znajdującym się w coraz gorszej sprawności technicznej U-744 pośród członków jego załogi panowało silne napięcie, ale nie było przejawów paniki. Nie wydawano też jedzenia, ponieważ na pokładzie U-bota zarządzono bezwzględną ciszę, a charakterystyczny stukot naczyń i widelców mógł zostać dostrzeżony przez systemy namierzania jednostek alianckich. Sytuację na pokładzie U-744 zdecydowanie pogarszał fakt uszkodzonych przez wybuchy bomb głębinowych systemów wentylacyjnych. Cała więc załoga, już od niemalże początku polowania na ich jednostkę, musiała włożyć maski do oddychania, a te dodatkowo wywierały ujemny wpływ na ich dalszą postawę. Jeszcze do końca doby alianckie jednostki nawodne dokonały łącznie trzech zrzutów ładunków wybuchowych w miejscu wykrycia U-744.
O godzinie 19.20 korweta Kenny Lurkest po raz kolejny zaatakowała nowoczesnymi squidami. 58 minut później fregata Fennel zrzuciła 22 bomby głębinowe, a o godzinie 20.29 fregata St. Catharines dokonała ostatniego tej doby zrzutu 19 bomb głębinowych. Niemniej, tak jak w przypadku wcześniejszych zrzutów, tak i ten był nieskuteczny. Po niemalże 4 godzinach względnego spokoju, chwilę po godzinie 24, już 6 marca 1944 roku, U-744 został znowu namierzony, a do kolejnej próby jego zatopienia przystąpiła znowu fregata San Catarinas, zrzucając do wody o godzinie 12.23 i 12.41 łącznie 20 bomb głębinowych. Niedługo po niej, o godzinie 1.09, obszar oceaniczny został ostrzelany przez wyrzutnie jeży zamontowanych na pokładzie fregaty Finel. Choć były one intensywne, nie zdołały one przynieść pożądanych rezultatów. Dowodzący U-744 Oberleutnant Suisse Heinz Blitschke rozsądnie i z pełnym opanowaniem kierował swoją jednostką. Kiedy tylko słyszał plusk opadających do wody bomb głębinowych, nakazywał natychmiastową zmianę kierunku rejsu ubota i na pełnej prędkości oddalał się z rejonu spodziewanych eksplozji. Była to taktyka, która dotychczas sprawdzała się. Jednak chyba każdy zaangażowany w tę operację, znajdujący się zarówno na niemieckiej jednostce, jak i pośród jednostek alianckich, zdawał sobie sprawę, że taka sytuacja nie może trwać wiecznie. Około godziny 5 rano do polowania na U-744 ponownie przyłączyły się niszczyciele Icarus oraz Chaudiere. Natomiast do konwoju HX-280 oddelegowana została korweta Kenny Lurkest z powodu dysfunkcji zamontowanego na niej systemu ASDIC. Kolejne ataki bombami głębinowymi zostały wznowione tuż przed godziną 8, kiedy to załoga fregaty Finel dokonała ostrzału tafli oceanicznej zainstalowanych na jej pokładzie wyrzutni jeży. Ponad pół godziny później ostrzał ten został powtórzony przez załogę niszczyciela Icarus. W tym też czasie sytuacja na pokładzie U-744 zaczęła stawać się beznadziejna. Pomimo tego, że ubot ten jak dotąd skutecznie unikał bezpośredniego trafienia ładunkami wybuchowymi, ich bliskie detonacje doprowadziły do jego poważnych uszkodzeń. Między innymi przeciekał jego kadłub ciśnieniowy, pęknięta była dolna płyta diesla i głowice cylindrów, a część członków załogi wykazywała znamiona skrajnego wyczerpania psychicznego. Wielu z nich życzyło sobie, aby kolejny wybuch był tym, który wreszcie zakończy to najbardziej przerażające wydarzenie ich wciąż młodego życia. Choć pomimo tak obniżonego stanu psychicznego, potrafili oni do samego końca zachować trzeźwość umysłu, która nie pozwalała im wszcząć na pokładzie U-744 paniki lub innego rodzaju psychicznej dysfunkcji. Pomiędzy godzinami 10 i 11, fregata San Catharines, niszczyciele Chaudiere oraz Icarus wykonały łącznie 4 zrzuty na obszarze przebywania U-744, w których rzucono aż 96 bomb głębinowych. Jednak pomimo tak dużego natężenia użytych ładunków wybuchowych, niemiecka jednostka wciąż pozostawała nieuchwytna. Pośród załogi jednostek panowało przekonanie, że U-744 podejmie próbę ucieczki po zmroku. Dlatego też rozpoczęto przygotowania do popołudniowego zmasowanego ataku na domniemaną pozycję niemieckiego ubota. Atak ten miał rozpocząć się tuż przed zapadnięciem zmroku, w okolicach godziny 16. Nim jednak do niego doszło, na pokładzie ubota zapadły decyzje, które całkowicie odmieniły dalszy bieg wydarzeń. Około godziny 15, Blitschke zwołał naradę z udziałem kilku najważniejszych członków swojej załogi. Został w niej poinformowany przez oficera technicznego o aktualnej mocy akumulatorów przeliczanej na maksymalnie kilka godzin pracy silników elektrycznych. Dodatkowo wszystkie wskaźniki na ubocie alarmowały o maksymalnym przekroczeniu dwutlenku węgla, który bezpośrednio zagrażał życiu całej załogi. Blitschke obawiał się też nastania nocy. Wiedział, że wrogie jednostki nawodne nie ustąpią, a decydując się na ewentualne nocne wynurzenie i ewakuację z ubota, nie mógł być pewien przeprowadzenia przez siły alianckie skutecznej akcji wydobywczej niemieckiej załogi z lodowatej wody. Dowódca niemieckiej jednostki podjął więc jedyną słuszną wówczas decyzję. Po niespełna 31-godzinnej ucieczce w zanurzeniu przed opadającymi bombami głębinowymi, Blitschke nakazał wreszcie wynurzenie ubota, licząc na choćby cień szans uratowania siebie i swojej załogi, jaki mimo wszystko istniał na powierzchni Oceanu Atlantyckiego, pośród wrogich jednostek nawodnych.
kiedy o godzinie 15.40 na fregacie Chilliwack trwały ostatnie przygotowania do popołudniowego zrzutu bomb głębinowych. Przebywającym na jej pokładzie marynarzom zupełnie niespodziewanie ukazała się obła sylwetka niemieckiego ubota wynurzającego się z głębin atlantyckich, dużo bogich jednostki. Na pokładzie U-744 nikt tak naprawdę nie wiedział, co może ich czekać po opuszczeniu ubota. Jako pierwszy do zareglowanego włazu podszedł Bliczkę i wyjrzał na zewnątrz, aby przyjrzeć się ogólnej sytuacji, w jakiej się znalazł. Właśnie wtedy jego ubot stał się celem huraganowego ostrzału z pokładu wszystkich zaangażowanych w pobliżu alianckich jednostek. Pośród gradów wielokalibrowych pocisków trafiających w kiosk ubota, Bliczkę zdołał wydać komendę o ewakuacji jednostki, a następnie został wielokrotnie trafiony szalejącą wokół amunicją, która ostatecznie doprowadziła go do śmierci. Tymczasem pomimo wciąż trwającego ostrzału, pozostała część załogi U-744 rozpoczęła dramatyczną próbę opuszczenia pokładu ubota. Na nim samym zamontowano też ładunki wybuchowe z zapalnikiem czasowym, ustawionym na 10 minut. Tyle więc czasu mieli oni na opuszczenie U-744. Jednak niemalże półtorej dobowe przebywanie w zatrutym powietrzu bardzo niekorzystnie odbiło się na większości z nich, a opuszczenie pokładu ubota było niezwykle wyczerpujące. Kiedy jednak po 10 minutach materiały wybuchowe z niewiadomych przyczyn nie wybuchły, pojawiła się szansa na przejęcie niemieckiej jednostki. W zapoczątkowanej akcji abordażowej, pomimo panujących wówczas bardzo ciężkich warunków atmosferycznych, udało się spuścić do wody jedną szalupę z pokładu korwety Chilliwack. Jej załoga szybko dopłynęła do bezwładnie kołyszącego się na wzburzonych falach oceanicznych U-744 i rozpoczęła próbę dostania się do jego pokładu. Po kilku chwilach, trzech z nich rozpoczęło penetrację wnętrza ubota, lecz musieli się spieszyć, gdyż do jego pokładu bardzo szybko wdzierała się woda. Nie do końca wiadomo, co dokładnie wydarzyło się wówczas na pokładzie U-744 i co takiego wynieśli z niego członkowie alianckiej grupy abordażowej, gdyż poszczególne raporty dotyczące tego momentu różnią się od siebie. Najprawdopodobniej wiele wskazuje na to, że udało im się wynieść do łodzi maszynę szyfrującą Enigma oraz inne związane z nią istotne dokumenty. Co ciekawe, płynąc już z powrotem do czekającej na nich fregaty, na skutek sztormowej pogody ich szalupa wywróciła się, a prawdopodobny cały ściśle tajny dobytek wyniesiony z pokładu U-744 bezwładnie opadł na dno Atlantyku. Porażką zakończyły się też próby uratowania ubota przed zatonięciem. Po nieudanym usiłowaniu holowania został on w końcu dobity wystrzałem torpedy zniszczyciela Icarus o godzinie 18.30. Po półtorej dniowych wysiłkach, łącznie aż 7 zaangażowanych w nie alianckich jednostek, polowanie na U-744 ostatecznie dobiegło końca. Pozostali przy życiu członkowie załogi U-744, dotychczas przebywający w lodowatej i wzburzonej wodzie, zostali wyratowani przez fregatem Finnell oraz niszczyciel Chaudière. Załogom tych jednostek udało się podjąć z wody większość rozbitków, w łącznej ilości 40 marynarzy. Przyjmuje się, że podczas całej, trwającej blisko 31 godzin podwodnej ucieczce przed zagrożeniem, załodze U-744 udało się uniknąć aż 24 wrogich ataków, 291 bomb głębinowych, jednego ataku bombami Mark X, trzech ataków nowoczesnymi miotaczami ładunków wybuchowych Squidów oraz sześciu ataków popularnymi miotaczami pocisków zwanych jeżami. Załoga U-744 popisała się wręcz nieprawdopodobną wytrzymałością psychiczną. Jej dowódca, oberleutnant Surse Heinz Bliczkę, świetnie dowodzący całą jednostką, zdecydował się na ryzykowny atak, który doprowadził go do śmierci. Jednak za cenę własnego życia zdołał on uratować życie większej części podległej mu załogi.